Gliwiska Wspólnota Magis serdecznie zaprasza wszystkich do obejrzenia podsumowania mistrzostw piłkarzy stołowych. Ich celem, oprócz wyłonienia mistrza, była integracja społeczności lokalnej oraz działanie przeciw patologiom społecznym poprzez organizację wolnego czasu. Inauguracja odbyła się 18 października, tuż po wieczornej mszy świętej. Po uroczystej gali, którą prowadził Rafał Długosz, losowano 9 zgłoszonych turnieju drużyn. Jednakże do rozgrywek przystąpiło ich tylko 8. Po losowaniu fachowcy uznali grupę A za grupę śmierci, pojawiła się dodatkowa silna drużyna. Wszak zgłoszona z opóźnieniem, przystąpiła do mistrzostw z bagażem 3 ujemnych punktów. Posłuchajmy, co mieli do powiedzenia sami zawodnicy. Justyna i Paweł.
Myślę, że to był finał, gdyby nie chodzi o ten, o... Myślę, że to jest niecierpliwe w finale, ponieważ zespół męsko-męski nie powinien wygrać turnieju, ponieważ... Ponieważ są skazani na porażkę. W pierwszym półfinale zwyciężyli faworyci Bartosz i Michał, choć ich rywale King oraz Rafał łatwo skóry nie sprzedali. Walka była bardzo cięta oraz wyrównana. W drugim półfinale, rozegranym następnego dnia, w opinii ekspertów doszło do małej niespodzianki. Gosia i Michał ulegli po niezwykle zaciętym meczu Justynie i Pawłowi. W finale także nie zabrakło emocji, chociaż z góry było wiadomo, kto zwycięży. Mecz zakończył się wynikiem 2-1. Ostatecznie trzecie miejsce drużyna Gosi i Michała, pierwszy Justyny i Pawła, mistrzami zostali natomiast Bartosz i Michał.